Hej, siemano wam wszystkim, z tej strony Alek, witam was w kolejnym odcinku z DSJ4. Puchar Świata Widzów, lecimy z kolejnym konkursem, 22. Więc już naprawdę jesteśmy bardzo, ale to bardzo daleko w sezonie. No jak widzicie, liderką dalej Słodka Kotka 13, którą mknie po to zwycięstwo w klasyfikacji końcowej. No ale przed nią jeszcze sporo konkursów, w których musi się skoncentrować, a dzisiaj łomatko jedyno. Team Boat Springs HS127. Kto wymyślił tą nazwę? No, Matię rozpoczyna. Powiem wam, że nigdy na tej skoczni na pewno nie skakałem, więc nie wiem, jak tutaj daleko można sobie pozwolić. No Mati, 104,5 metra. No i obawiam się, że niestety, ale ten wynik no nie da mu dzisiaj szans na awans do drugiej serii. Kari 44 z numerem drugim. Uwaga, jak sobie Kari poradzi. Tutaj walka o następne pozycje jest zacięta. Kari 44, 119,5 i miejsce pierwsze w tym momencie. Barczym z numerem trzecim. No i zobaczymy, czy Barczym dzisiaj okaże się lepszy od Kariego. No nie zanosi się na to, bo skok jest krótszy i noty też będą słabsze. Noty bardzo, bardzo niskie i drugie miejsce oczywiście przed Matym jest, no ale to żadne pocieszenie. Maciek Woźniak numerem czwartym. O, może dzisiaj Maćkowi zaś dopisze szczęście w takich zawodach i proszę, jest bardzo dobry skok. Wysoko oceniony, 2,20, 3,19,5. No i prowadzenie w tym momencie Maciek Woźniak. Brawo. Kapigra 123. Oj, problemy przy wyjściu z progu i to jest kiepski skok Kapigry. Miejsce czwarte, przedostatnie, więc jeszcze za Bartrzymem wylądował. No i Libertarian. No, szuka nadal tej formy swojej z poprzednich sezonów. No i na razie ten skok jest bardzo dobry. 2,20 również 3x19,5. Miejsce drugie 130,7 nota. 0,9 tylko za liderem. Kubilaj 2. No, Kubilaj nie zanosi się tutaj na dobry wynik. No i ten skok też jest niemrawy. 112,5, miejsce czwarte na chwilę obecną. Dominik. Ostatnio taki mini mamut. Naprawdę tam trzeba było się umiejętnościami wykazać niesamowitymi. Dominik tam no nie błyszczał za bardzo. Czwarte miejsce tym razem, 117,5 metra. Nie był to oczywiście zły skok, ale też nie najlepszy. Misiu Cox. Oj, Misiu Cox też wyjście z progu. Bardzo słabe i skok krótki. Na miejsce siódme w tym momencie Misiu Cox. Tylko 110,5. 1/10 za Bartrzymem, choć 2 metry bliżej, no ale noty za styl wyższe. Koziszek. Koziszek stara się i to był dobry wynik, zdecydowanie 118, noty też bardzo dobre i miejsce czwarte dla Koziszka w tym momencie. Def. No oczekujemy po Defie dobrego skoku, ale no nie zawsze u niego to jest takie proste i ten skok jest właśnie tego dowodem. Miejsce szóste w tym momencie, więc połowa stawki, 114 metrów, więc no nie był to jakiś super skok. Domilo. No i Domilo stara się jak najlepiej. No i będzie to czwarty rezultat dla Domilo. 118 metrów, pół punkta przed Koziszkiem. No ale pierwsza trójka niezmienna, no i seta. No i seta chce na pewno do drugiej serii awansować i robi wielki krok w tym tą stronę, bo to jest 121,5, nota 132 punkty, 0,4 przed Maćkiem Woźniakiem i prowadzi w tym momencie. Kelnix. Oj, panie Kelnix, dzisiaj bez awansu. To jest pewne, ostatnie 14 miejsce, więc jeszcze słabiej od Matiego wypadł. No to Filip Kasprzyk. Coraz niżej w tej tabeli Pucharu Świata Widzów w tym sezonie jest Filip Kasprzyk. No i dzisiaj na pewno nie poprawi rezultatu, bo ten skok znowu krótki. Spadł z progu 111, no i miejsce 10 na chwilę obecną.
Atmir 97. No i popatrzmy, jak daleko. No, zanosiło się na lepszy rezultat. Jest 10 miejsce. Atmir, więc też bez szału. Pawkio 91. Numer 17 też dobrze tam na mamucie skakał. Zobaczymy, jak tutaj dzisiaj na takim normalnym obiekcie. Także wydaje się bardzo dobrze. Pawcio, czwarte miejsce w tym momencie Pawcia, więc to też był naprawdę dobry skok. Ja to mam szczęście. Numer 18, proszę zobaczyć, jak ja to mam szczęście, wywija tutaj, dobry skok. Miejsce mimo wszystko siódme, z Ekwo z Koziszkiem. Patrix. No, za chwilę będziemy już mieć na liczniku 20 skoczków, więc coraz to emocje będą coraz większe. I Patrix teraz jakby chciał na prowadzenie skoczyć, ale nie udaje się to. 120,5 i miejsce czwarte w tym momencie dla Patrixa. Kapi Official. Kapi Official też stara się jak najdalej, ale skoczył w dziurę. No i daje to 10 rezultat w tym momencie, 118 metrów. Czas zacząć zabawę. Chcemy daleki skoków, czy czas zacząć zabawę nam tego dostarczy? Na to liczymy. Niestety nie był to skok taki, żeby móc się tak super cieszyć. 10 miejsce, 1/10 przed Kapi Oficjalem. Czas na Marka Wawrzyniaka. No ja jeszcze liczę, że on się przebudzi w tym sezonie. No bo jak Marek Wawrzyniak jest w formie, no to jest bardzo groźny. No i ten skok nie najgorszy oczywiście. Miejsce siódme Marka Wawrzyniaka, więc jest w gazie. Zobaczymy, co na to Cydiosow z Rivi, bo na mamucie skacze wybornie. No ale jak na normalnym takim obiekcie, na razie widać, że problemy w locie, ale w miarę sobie poradził, nie było najgorzej. 13 w tym momencie miejsce Cydiosława z Rivi, 117,5. Wiadomo, mogło być dalej, ale no nie ma co narzekać. Kuba Bus. No Kuba Bus natomiast, no może być podobnie od Cydiosława, nie, krócej na pewno. 17 w tym momencie miejsce Kuby Busa, więc... No ciężko to widzę dzisiaj na awans. Alan Rygielski. Oj, Alan Rygielski. Oj. Błędy na progu. 18 dopiero miejsce. Bardzo daleko. Alan Rygielski. S-Killer 62. No forma jest. To pytanie na ile? Na ile jest w stanie dzisiaj skoczyć? No skoczył. Na 15 miejsce w tym momencie, więc tuż, tuż za Dominikiem przed defem. Połowa stawki tak naprawdę, prawie. Flatliner. Oj, Flatliner, błędy na progu i niestety to będzie kiepski rezultat. 25 miejsce Flatlinera. Na skaczących 27, dopiero teraz 28 skacze Petitek 21. No nie wróżę temu przyszłości na drugą serię. Petitek, zobaczmy, jak sobie poradzi. Czy to będzie skok na pozycję numer 13, 14. 14 miejsce w tym momencie, więc za Cydiosławem z Rivi. No ale to są niewielkie straty tak naprawdę. Znikome, które w drugiej serii można odrobić w mgnieniu oka. A co cię to obchodzi z numerem 29 natomiast? No i a co cię to obchodzi? Podobnie. Miejsce 16, więc bardzo blisko siebie, niewielkie straty bardzo. No i pan Skalmar, numerem 30. Czy będzie to daleki skok pana Skalmara? Na to się zanosiło, ale rzeczywistość mówi co innego i jest 18 lokata w tym momencie pana Skalmara. Hitragon 69. Hitragon ładnie się w locie ustawił, można powiedzieć, bardziej ułożył. No i miejsce 8 Hitragona, ex aequo z Domilo. To jest bardzo dobry rezultat, patrząc na te wyniki, które ostatnio oglądaliśmy. Agnes. No Agnes. Agnes ładnie daleko, będzie w czołówce, miejsce 7 w tym momencie. No i oby w drugiej serii również tak dobrze skoczyła. Pocony Kasztan 2-0.
Oj nie, tutaj nie zanosi się na dobry rezultat. Czy będzie z tego awans dzisiaj? Jest 19 póki co miejsce dla spoconego kasztana 2-0. No i Janek Dzbanek. Miejmy nadzieję, że z jego formy tam nic nie uleciało, bo naprawdę skakał wybornie w ostatnim czasie. No, tak sobie tym razem. Miejsce 16. No, ale będzie mógł atakować z drugiej serii, to na pewno. Wikto. Zawiedziony na pewno po ostatnim konkursie, to jest pewne. Ale czy tutaj już ustabilizowana sylwetka będzie? No powiedziałbym, że to nie był jakiś błyszczący skok i jest 20 lokata dla Wikto. Odległa pozycja. No i Daniel Groński. No i Daniel Groński, ładnie ułożony w locie, ale brakło tam noszenia na dole jeszcze. Mimo wszystko szóste miejsce to jest prawie jak sukces. Jak zwycięstwo można powiedzieć. Bartolini. Bartolini pięknie znowu wyłożony na nartach. I miejsce siódme tuż za Grońskim Danielem. 1/10 punktu idzie Lee. No i Igor. Nadal się trzyma w tej klasyfikacji bardzo dzielnie. No ale musi zacząć robić wyniki. Igor to też stara się tutaj nam pokazać piąte miejsce, więc jeszcze wyżej. 20 przed Pawciem tylko, 40 nad Grońskim. Oj, tutaj jest ciasnota niesamowita. Krzysiek Sportowiec z numerem 39. I popatrzmy, jak daleko Krzysiek skoczy. Czy będzie to skok po awans? Na pewno. Ale która lokata? Miejsce 10 w tym momencie ex aequo z Agnes, 119. Więc tu notami musiał przegrać. Omik 2008. No, on zaczyna tracić coraz to większy dystans do tych najlepszych. Ale tutaj skacze porównywalnie do każdego. Miejsce 10. Zekwo z Agnes i Krzyśkiem Sportowcem. Niesamowita tu regularność. No i Patryk Wójtowicz. Oby się przebudził. No i Patryk Wójtowicz, będzie awans, ale to będzie miejsce 18 w tym momencie, ex aequo, czas zacząć zabawę. No i zostało dwóch, Steel Eleven, który w poprzednim konkursie zawiódł trochę oczekiwania. No i dzisiaj, jeżeli chce ugrać sporo, to musi skoczyć daleko, skoczył daleko, noty niezłe, ale jest to 10 pozycja dla Steela, niewielkie oczywiście straty. No i została Słodka Kotka 13, czyli nieobliczalna skoczkini tak naprawdę. No i krócej, będzie musiała się przebijać. 24 miejsce, noty bardzo wysokie, 2/20 nawet się pojawiło, ale 24 miejsce, odległości nie było. No i ex aequo na 24 miejscu z Petitkiem 21, awans ma i to jest dla niej największy sukces. No ale po pierwszej serii prowadzi seta, na drugim miejscu Maciek Woźniak, trójkę dopełnia Libertarian. Dalej czwarty Patryk, piąty Igor, szósty Pawcio 91, siódmy Daniel Groński, ósmy Bartolini, dziewiąty Karic 44, dziesiątkę zamyka Steel Eleven. Na dole trzy ostatnie miejsca z awansem. Eskider 62, 30, 29, spocony kasztan 2-0, 28, Wikto. Więc tak to się przedstawia. Moi drodzy, czekamy za drugą serią konkursową. No i Eskider 62 rozpoczyna miejsce 30 po pierwszej serii. No i jeżeli chciałby się przebić tej drugiej serii wyżej zdecydowanie, no to ten skok w drugiej musi być właśnie taki, jaki się spodziewaliśmy, że będzie. 120,5 przy wysokich ocenach. No i naprawdę zrobił kawał solidnej roboty w tym momencie właśnie Eskiler. Zobaczymy, czy spocony kasztan będzie w stanie tam do niego dolecieć. Raczej nie, bo te wyjście z progu już wszystko zdradza. To jest 117,5 i miejsce drugie. Amerykanin nawet dał 18,5 notę, no. Wikto, miejsce 28. No i Wikto też na pewno stara się, ale to nie jest taki skok, żeby objąć prowadzenie. 118, no i miejsce drugie w tym momencie. A co cię to obchodzi? Miejsce 27. No i popatrzmy, oj, a co cię to obchodzi? Też raczej nie będzie się liczył w tej walce dzisiaj. Na razie chyba ostatnie miejsce, czwarte, 116,5 po raz drugi. Więc tutaj 1/10 przegrał ze spoconym kasztanem. No i Dominik, 26 po pierwszej serii.
No i wiemy, że on potrafi czasem odpalić taką rakietę. I to jest właśnie ta rakieta. Brawo. 120 równe. Noty mogły być troszkę wyższe. No ale prowadzenie ostatecznie jest. Petitek 21. Miejsce 24. 117 tylko w pierwszej. Więc na pewno w drugiej będzie chciał się poprawić. O ile będzie w stanie się poprawić. Bo skok jest krótki. Tylko 115,5 i miejsce czwarte egzekwo ze spoconym kasztanem 2-0. Wodka Kotka 13, więc liderka Pucharu Świata Widzów, moi drodzy. Oj, proszę zobaczyć, starała się jak mogła. I 119 udało się osiągnąć, jest to na drugie miejsce oczywiście, bo Dominik 120 miał. No ale zrobiła wszystko co mogła tak naprawdę, na co było ją stać w tym konkursie. Janek Dzbanek, miejsce 23. I zobaczmy, jak Janek Dzbanek sobie poradzi, czy będzie to dobry skok. Nie. 115, 116,5, miejsce czwarte. I spore nawet straty tam do niektórych. Cydziosław z Liwi, miejsce 22. No i Cydziosław, ile osiągnie? No to tak na drugie, trzecie. Trzecie miejsce, 118,5. Więc przegrywa jeszcze ze Słodką Kotką 13. Dominik cały czas liderem. No i Kapi Official, 21 lokata. No i czekamy, ile tutaj Kapi Official skoczy. Wyjście z progu piękne i to powinien być daleki lot. I prowadzenie nie! 120,5, ale z upadkiem. I dziesiąte dopiero miejsce Kapi Official. Ostatnie. Wielka szkoda, bo naprawdę skok był przepiękny. Czas zacząć zabawę. Miejsce 19. Uwaga, jak czas zacząć zabawę skoczy. Czy będzie to skok po prowadzenie? No na to się zanosiło. Jest miejsce drugie, 251,8, więc 30 z Dominikiem przegrywa. Patryk Wójtowicz, miejsce 19. No jak dzisiaj się nie ocknie, to już chyba w tym sezonie będzie mu ciężko walczyć o cokolwiek. No i ten skok, czy będzie przed... nie, szóste miejsce dopiero Patryk Wójtowicz, 117,5 po raz drugi. No i przegrywa tej rywalizację znowu ze Słodką Kotką. Koziszek, miejsce 17. I tutaj wyjście z progu mogło być zdecydowanie lepsze. Mimo wszystko pociągnął jeszcze te metry, 117. No i miejsce siódme za Patrykiem Wójtowiczem przed Jankiem z Bankiem. Ja to mam szczęście, także na 17 miejscu. I popatrzmy, ile tutaj skoczy. Będzie to dobry, naprawdę dobry skok. Wyśmienity, bo na prowadzenie. 120 metrów i jest liderem w tym momencie konkursu. Ja to mam szczęście. Domilo, miejsce 15. No, potrafi daleko skakać, co nieraz udowadniał. Tylko pytanie, czy dzisiaj jest w stanie to osiągnąć. To jest 118,5 i miejsce drugie, więc brawo. Przewaga z pierwszej serii też zrobiła swoje, jakby nie patrzeć. Noty też wysokie dostał, więc udało się na to drugie miejsce wskoczyć. Hitragon 69, miejsce 15. No i spójrzmy, co nam tu Hitragon wymyśli. Czy będzie to liderowanie w tym momencie? No starał się. Oceny też będą wysokie. Jest prowadzenie 254,1, 119,5 metra. Brawo. No zrobił swoją robotę. Marek Wawrzyniak, miejsce 14. Oj, Marek Wawrzyniak, to wyjście z progu nigdy nie jest optymistyczne. 118,5 i miejsce czwarte Marka Wawrzyniaka. 1/10 przegrał z Domino w tym momencie. Agnes, miejsce 11. No na tym 11 miejscu to mamy z paru skoczków i skoczkiń. No i Agnes spada na 12 lokatę. Jezu Chryste, znowu to sama sytuacja. Krzysiek Sportowiec, 11 również. I zobaczymy, ile Krzysiek skoczy. Krzysiek troszkę chyba lepiej to wygląda. No i będzie chyba prowadzenie Krzyśka. 120 równe, wysokie oceny. No i musi przed Hitragonem prowadzić, no bo skoczył dalej przede wszystkim. Tomik, 2008, 11. I popatrzmy, ile Tomik. Ulala. Ależ przejechał próg, 114,5, dopiero miejsce 19. No to jest przedostatnie miejsce, tylko Kapi Official gorzej, ale on upadł. Steel Eleven, miejsce 10. No
Steel Eleven, on chce prowadzenia, on chce prowadzenia i to robi w pięknym stylu, 121 metrów Steel i prowadzi w tym momencie. On to robi, Curry 44, miejsce 9. On chce się wydostać z tej strefy spadkowej Curry i też robi świetną robotę, czy na prowadzenie? Na drugie miejsce, 120,5. Brakło pół punkta do Steel, ale to będzie znowu dobry rezultat Curry'ego. Będzie w dziesiątce. Bartolini miejsce 8. No i spójrzmy, co Bartolini tu wykombinuje. No wykombinował, że w drugiej serii będzie spadek ogromny. Do trzeciej dziesiątki chyba. 22 miejsce Bartolini. Matko jedyna, przedostatni. No to jest drama. Daniel Groński, miejsce 7. On wie, co ma robić Daniel Groński, ale problemy w locie i to jest ta sama sytuacja, co przed chwilą oglądaliśmy. 16 miejsce Daniel Groński, więc też daleko stawce. No i Pawcio 91, miejsce 6. No i czy Pawcio strąci Steela z prowadzenia? Raczej nie. Na razie Steel bezpieczny. 1/10 punktu! No to nieźle bezpieczny Steel. No, już się zagotowało tam na pewno. Piąte miejsce po pierwszej serii, Igor. No i spójrzmy, jak daleko Igor po frunie. No nie po frunie. Znowu drugą serię popsuł. I dopiero 11 miejsce, egzekwo ze słodką kotką 13. A to jest ciekawe. Patrix, miejsce 4. No i Patrix na pewno tego nie skoczy. Ale udało mu się odfrunąć troszeczkę dalej. Dzięki temu to jest 9 miejsce egzekwo z Dominikiem. Brawo. Libertarian, miejsce 3. Na pewno chciałby wrócić na szczyt, wygrywać. No i będzie miał ku temu dzisiaj świetną okazję, bo to będzie prowadzenie 260,1. 119,5 w drugiej starcia na Steel Elevena. No i zostało jeszcze dwóch. Maciek Woźniak. Świetny rezultat w pierwszej serii, 121 metrów, ale w drugiej psuty skok. No i będzie to gdzieś ostatnie, jedno z ostatnich miejsc, 19 miejsce w tym momencie. Maciek Woźniak, więc został seta, tylko on może tutaj wygrać te zawody. 121,5, jak powtórzy ten rezultat, to raczej wygrał te zawody, tylko trzeba je powtórzyć. Pytanie, czy jest w stanie? Nie jest w stanie. Będzie to wynik w dziesiątce, 6 miejsce dla sety. Ale dzisiejsze zawody wygrywa Libertarian, więc powrót, można powiedzieć, za światów Libertariana na najwyższe na najwyższy stopień podium. I wygrywa dzisiejsze zawody po świetnych odległościach, 120,5 oraz 119,5. No i wygrywa dzisiaj ze Steelem Elevenem, który jest na drugim miejscu. No i wraca ponownie do rywalizacji o najwyższe trofeum w tym sezonie. Trzecie miejsce Pawcio 91, świetny występ Pawcia. Miejsce 4 Curry 44. Więc kolejne punkty do swojego dorobku dopisuje. No i nie wiem, czy nie przeskoczy Bart Trzyma dzisiaj po tym konkursie. Piąte miejsce Krzysiek Sportowiec. Szósty seta. Siódmy Hytregion 69. Ósmy Ja to mam szczęście. Dziewiąty Domilo. I dziesiątkę zamykam Marek Warzyniak. Liderka skończyła na 14 miejscu z Equos i Gordem. A trzy ostatnie dzisiaj miejsca z punktami to 28 Tomik 2008. 29 Bartolini. I 30 zamyka Kapi Official. Moi drodzy, czas spojrzeć na klasyfikację generalną Pucharu Świata Widzów. No a tutaj mamy ciekawą dosyć sytuację, bo Słodka Kotka 13 cały czas oczywiście prowadzi 824 punkty. No ale na drugim miejscu Steel Eleven traci niecałe już 100 punktów. Podgonił troszeczkę znowu, ma tych punktów 726. Na miejscu trzecim nadal Patryk Wójtowicz 618. Czwarty Krzysiek Sportowiec 593. Następnie piąty jest Igor. Igor ma tych punktów 561. Szósty Tomik 2008 557. Siódmy Bartolini 534. Ósmy Daniel Groński 510. Dziewiąty egzekwo Hytregion 69 oraz Victo mają po punktów 471. I tak się prezentuje póki co dziesiątka, moi drodzy. No jak to wygląda na samym dole? Na samym dole Curry 44, tak jak mówiłem, przeskoczył Bart Trzyma i ma 157 punktów. No i jest coraz lepszej sytuacji Curry na niestety najgorszej Mati, no bo tylko 36 punktów, no i nie jest w stanie
tutaj więcej punktów ugrać. Maciek Woźniak zrównał się z punktami z Kapi Grom 123. Tu też robi się coraz ciekawie, bo im wyżej, tym widzimy, że te straty są coraz to mniejsze, więc na pewno w kolejnych konkursach będzie się dużo działo. Ja dziękuję Wam za dzisiejszy konkurs, za Wasz udział w postaci tego, że to oglądacie. No i cóż, dziękuję Wam za uwagę. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Mam nadzieję, że odcinek Wam się podobał. Jeżeli tak, nie zapomnijcie o cenie, subskrybujcie kanał. No i do zobaczenia już w przyszłym tygodniu. Trzymajcie się, na razie, pa pa, no i hej!